Szczęść Boże, w nowym roku, w uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jeśli nie widzisz Jezusa tam, gdzie On powinien być, spróbuj poszukać Go przez Maryję. Tak jak zrobili to pasterze, których anioł przywiódł do groty narodzenia. Przybyli i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę, leżące w żłobie, czytamy w Ewangelii. Znalezienie rodziców pozwoliło im odnaleźć to, czego właściwie szukali. To wszystko pokazuje, że czasem nie mamy odwagi zwrócić się do kogoś ważnego o pomoc. Więc szukamy różnych innych możliwości, by osiągnąć cel. Szukamy pośredników, znajomości, protekcji, by wreszcie stanąć przed właściwą osobą i załatwić sprawę, która nie daje nam spokoju. To zupełnie normalne, choć taka droga zabiera nam czas, który płynie nieubłaganie. Ważne miejsce w tej dzisiejszej Ewangelii zajmują pasterze. Choć możemy być zdania, że przecież oni niewiele znaczą. Powszechnie uważano ich za nieznających prawa, lecz oznaczali się gorliwością i pobożnością, którą Bóg docenia w swojej ekonomii zbawienia. Z pasterzem wiąże się także godność i szacunek, jakimi ich obdarzano za to, że prowadzą swoje stada i bronią przed dzikimi zwierzętami. Wśród starowschodnich tytułów królewskich pojawiało się często określenie pasterz jako jedne właśnie z częściej wybieranych. Warto też dodać, że Jezus jest potomkiem z rodu Dawida, a ten od stada został wezwany, by zostać namaszczonym na króla. Sam Jezus wielokrotnie w nauczaniu mówił o sobie, że jest dobrym pasterzem. Więc ten pasterz to nie jest tutaj bez powodu. To, co widzą przybywający do Betlejem, jest dla nich zaskoczeniem. Widzą totalne ubóstwo Mesjasza, przez które solidaryzuje się z ubogimi i pokornymi. Oni przychodzą i opowiadają, co im zostało objawione, a ich słowa w słuchaczach powodują zdziwienie. Pierwsze świadectwo o wcielonym Bogu zostało zlecone ludziom, którzy dalecy są od wielkich tego świata. A ich wiara, bo przecież przyszli z różnych miejsc, sprawia, że nie szukają poklasku. Jest to piękne dzielenie się dobrą nowiną. Wszyscy zgromadzeni wstająca, więc pasterze, Maryja, Józef i niemowlę leżące w żłobie, tworzą wspaniałą ikonę adorującego Kościoła. Dzięki tej adoracji pasterze wrócili do siebie, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co usłyszeli i widzieli, jak im to zostało powiedziane. Widzimy tu także dyskretną obecność Józefa, która sugeruje ważność jego roli jako stróża wielkiej tajemnicy Bożego Syna. I pewnie w tym całym zgiełku zaskakuje nas postawa Maryi. Zapewne zmęczona po całej drodze, po poszukiwaniach miejsca, po porodzie, nie miała siły do rozmowy. Mogła rozmyślać nad tym wszystkim, co się wydarzyło. Ona w cichości serca rozważa te wszystkie wydarzenia, które od kilku miesięcy dzieją się w jej życiu. I my dziś właśnie rozważamy macierzyństwo Matki Bożej. Posługując się słowami papieża Benedykta XVI, którego dziś polecamy naszym modlitwom, zrozumiemy, że Maryja zachowuje w sercu słowa pochodzące od Boga i łącząc je jakby w mozaikę, uczy się je pojmować. W jej szkole również i my chcemy nauczyć się być pilnymi i posłusznymi uczniami Pana. Z jej matczyną pomocą pragniemy zaangażować się gorliwie w budowanie pokoju, idąc za Chrystusem, księciem pokoju. Biorąc przykład ze świętej dziewicy, pozwólmy, by prowadził nas zawsze i jedynie Jezus Chrystus, który jest ten sam wczoraj i dziś i na wieki, napisał papież. Na początku roku, gdy życzymy sobie błogosławionego roku, czyli by każdy dzień był święty, pamiętajmy o dzisiejszym wydarzeniu, gdy obrzezano dziecię, nadano mu imię Jezus, Emanuel, Książę Pokoju. W każdym dniu dokonuje się nasza historia zbawienia i każdy dzień przybliża nas do wieczności. Każdy dzień jest darem, który codziennie otrzymujemy od Boga. Dlatego nie powinniśmy go trwonić ani marnować. Czas jest jak chleb. Ma być dzielony dla Boga, dla bliźnich i dla własnego rozwoju. Pokój czy błogosławieństwo nie są takimi samymi życzeniami jak szczęście, rozwój czy realizacja marzeń, które pewnie słyszeliśmy od celebrytów, polityków czy znajomych. Błogosławieństwo niekoniecznie musi iść w parze z dobrobytem czy komfortem duchowym. Rozpoczynając nowy rok kalendarzowy, zastanawiamy się, jaki on będzie, co nowego nam przyniesie, czy uda mi się zrealizować plany na ten rok podjęte. Pamiętajmy jednak o bohaterach dzisiejszej Ewangelii, o pasterzach, którzy uradowani odeszli od żłóbka i nieśli tę radość innym ludziom. Nie zapominajmy o Maryi, która rozważała wszelkie plany Boga w swoim sercu. Nie zapominajmy o dyskretnej obecności Józefa. Radość
adoracja, trwanie przy Jezusie pozwoli nam żyć tak, aby swoją postawą, słowem i czynem codziennie nieść ją ludziom. W takim podejściu do życia, które zakłada błogosławienie każdego dnia, rodzi się pokój, którego bardzo potrzebujemy w rodzinach, narodzie i świecie. Przyjmijmy wszystko, co Bóg dał nam, a wtedy ten najbliższy rok będzie dla nas rokiem szczęścia i radości. A na każdy dzień niech Pan Bóg wam błogosławi. Z Panem Bogiem.